Dobra, tutaj nic nie pominęliśmy. Orby nawet zebraliśmy. Nie czuję, gdy rymuję. Dobra, 4. Tu myślę, że orby nawet szybko zbierzemy, bo widzę, że one są wszystkie obok siebie. W ogóle sama lokacja mi się nawet teraz też spodobała, bo jesteśmy teraz w takiej... Ni to pod wodą, jesteśmy bardziej w takiej zamrażalni, bym powiedział. W chłodni, o! Nie zamrażalni, tylko w chłodni. Wszystko może się wydarzyć w każdej chwili, nie? Ale muzyka tutaj energiczna. Nie powiem, że nie. Tutaj akurat muszę przyznać, że jeden chociaż troszeczkę energiczny soundtrack niż takie usypiające. No, 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 kurde, Naughty Dog, postaraliście się. Tak, wiem, że nie do końca Naughty Dog jest odpowiedzialny za to, aczkolwiek no mówię. Pośmiać się zawsze można. Czyż nie? A, dobra, to musimy tak przesuwać, dobra. No całkiem spoko mechanika z tym lodem. Że trzeba go, wiecie, przesuwać tym naszym miotaczem. O, tego nie lubię. To w ogóle często też w takich tych hurtowniach jest, że wiecie, tak mięso jest na przykład niektóre przewożone przez takie linki. Widzę, że tutaj mam, kurde, ładne wspomnienia już. Wspomnienia z Wietnamu. Co z tego, że ja jakby nigdy nie uczestniczyłem w procederze takiego transportowania mięsa, ale jednak wiecie, co nieco wiem w tej kwestii. Dobra, tutaj jest ładnie to zrobione. Wow, wow, wow! Do góry, do góry. Tu jeszcze orbik był. Na hita od razu. Tak? Tak i to było, czy jak? Gdzie ten śmietnik jest? Co to jest w ogóle za bestia? O, możemy sobie posiedzieć na tronie. Dobra, jeszcze żyje niestety śmietnik. Tutaj mamy 40 dżemów do zdobycia, a... Mamy ich 6. 20 na 60 tych. Mam nadzieję, że tutaj zaraz jakiś, nie wiem, spam wrogów będzie czy coś. For metal ugly? Hey! You be Bug Squisher? You work for Ozmo? You guy I call! Yeah! Me Bug Squisher, you big lug! Now put me down! Oh! So sorry, little orangey pal. Me Brooder. Me own fish cannery. But me nasty metal bugs eating all me fishy foods. Brooder lose business.
Well, that's what I'm here for. You can thank me now. Ah, yes! Thanks I give for you help. But me main storage area is where most nasty bugs sneak. You protect that? You squish them all, orangey pal? Yeah, I'll clean them out. Whew! As if the smell in this place wouldn't already do the trick. No, więc poznaliśmy teraz Brutera, czyli lurkera, który w zasadzie współpracuje teraz z miastem, bo ogólnie lurkerzy od tego momentu troszeczkę bardziej spokornieli względem Jacka jedynki, więc lurkerzy można by powiedzieć, że mają taki pakt z ludźmi i z Ocelem. No i w zasadzie to on się pytał, czy my dla Osmo pracujemy. My oczywiście potwierdziliśmy wersję zdarzeń, że tak, pracujemy dla Osmo. Więc tia. I teraz tam mamy lecieć gdzieś za nim. Nie wiem, gdzie on dokładnie poleciał. My na razie się skupmy na tym tu. Zobaczmy, może to główienku uda nam się właśnie jakoś tak tu unicestwić. Ty, udało się. Żadnych orbów, nic? Nic. O, tutaj coś jeszcze mamy. I tam coś mamy. Widzę, że rybki sobie tutaj pływają. To są te mniejsze wersje rybki z... To jest mniejsza wersja rybki z Jacka jedynki. Rozpoznaję model. Dobra. Tu już ogarnięte. Teraz trzeba się wyżej dostać. Tylko pytanie jak. Właśnie bym się tam na tą klatkę teraz dostał, wiecie? No właśnie, problem tkwi taki... Problem tkwi w tym, że tam się nie możemy aż tak dostać. Myśmy musieli chyba przez platformy, albo... Ty, może tam u góry jest jakieś przejście? Tak go nie dostrzegłem. Wiecie, mimo że poziom jest całkiem spoko, to jednak muszę przyznać, że tutaj trochę podtrzymuję to, co mówiłem na początku, że troszeczkę gra przez powtarzanie mechaniki staje się właśnie dosyć mocno powtarzalna, co nie do końca jest, powiedzmy, dobre. Znaczy, w mniejszym lub większym stopniu każda gra jest po jakimś czasie powtarzalna, ale wiecie, o co mi chodzi. Zwykle gierki później, w późniejszym etapie gry starają się też coś nowego pokazać, a tutaj to tak... Tutaj to tak widzę, że cały czas mamy to samo, no i to troszeczkę jest też minus dla Daxtera. Nie powiem, jako gra potrafi zaciekawić i tak dalej, ale po prostu... Zwracam na takie, wiecie, dosyć, moim zdaniem, mocne aspekty uwagę. 27 na 60, 26 na 60, 42%, kurde. No mówiłem, że będziemy mieli ponad 40 albo 50, więc można powiedzieć śmiało, że mamy połowę gry za sobą.
Co tutaj mamy? Tam jest orb, widzę. A nie, to nie jest orb, sorry. Czyli teraz dostaliśmy się tutaj do tych klatek, więc orby z tej strony mamy już z głowy. Okej, fajno. Dobra, dawaj, dawaj, wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj. Wybuchuj! Ale kleksik. Nie, muzyka jest naprawdę tutaj fajna. To mogę przyznać. O, mission complete już mamy. I to wszystko? Czy coś jeszcze będzie? Gdzieś chyba lecimy teraz. Tak, windą do góry lecimy. Nie no, ogólnie poziom to całkiem spoko, powiem szczerze, że wyszedł. To mogę powiedzieć, że jest on całkiem, no... Zaimponował mi. W większym lub mniejszym stopniu. Tutaj mamy? Czekajcie. O, możemy sobie nowy poziom snowy zrobić. Snowy, jak to brzmi? Snoby. Ale podoba mi się też połączenie tego, że mamy tutaj powiedzmy taki otwarty ocean i krylodu i tą zdechłą rybkę, która pożarła w sumie drugą rybkę i lód przy okazji. No cóż. Nie chcę wiedzieć, co się teraz w środku tego pokarmu, znaczy pokarmu, organizmu tej rybki dzieje. Tej oczywiście zdechłej. Tej ogromnej rybki. Bo z tamtej to może co jedynie lody rybne zrobić. Ale nie, widzę, że tutaj już będzie utrudnienie przez te ryby, więc trzeba będzie jakoś to ogarnąć w miarę. Te ryby nam będą po prostu tutaj utrudniały drogę, więc trzeba będzie albo skakać w momencie, kiedy ich nie ma, albo nie wiem, wybrać sobie taki ideolo moment. No ja na przykład cały czas nie wybieram ideolo momentu i dzieje się, co się dzieje. Dobra.